Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie 26 sierpnia 2024 roku. Pozdrawiam z jednego z gliwickich lasów i zachęcam do refleksji nad Bożym Słowem. Dzisiaj dwa fragmenty. Pierwszy fragment z psalmu 56 i w zasadzie ostatniego wiersza tego psalmu. To jest moment, kiedy Dawid, psalmista, zostaje pojmany w Gat do niewoli przez Filistynów i cały czas czuje zagrożenie swojego życia. Wszyscy nastają na jego życie i w psalmie, w którym żali się Bogu, ale też modli się przepełniony ufnością, na koniec stwierdza tak. Od śmierci ocaliłeś duszę moją, nogi moje od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia. I drugi fragment z Ewangelii Marka. Tutaj też jest bardzo ważny kontekst. Otóż przełożony synagogi w zasadzie biegnie na poszukiwanie Pana Jezusa Chrystusa, dlatego że jego córeczka zachorowała. I kiedy go już znajduje, prowadzi go do swojego domu. Oczywiście nie jest to takie proste, bo po drodze napotykają wielu ludzi, między innymi kobietę, która, pamiętamy, dotyka szaty Chrystusa, zostaje uzdrowiona z wieloletniego krwotoku. Jest też rozmowa Jezusa z tą kobietą, ale wszystko pochłania czas i w tym momencie ten przełożony synagogi, który już i tak naprawdę był zdesperowany, sięgając po pomoc Jezusa, pełny takiej wiary, ufności, że jest to taka ostatnia deska ratunku, że jego córka zostanie uzdrowiona, otrzymuje wiadomość wraz z Jezusem, że jego córeczka umarła. I to jest taki moment, kiedy w końcu Jezus mówi, widząc to wszystko, widząc reakcję być może też ludzi, którzy byli gdzieś obok i samego przełożonego synagogi, mówi, nie bój się, tylko wierz, ufaj, idziemy do Twojego domu. I tam jest taka sytuacja, że Jezus przychodzi i ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej, Talita kumi, co znaczy, dziewczynko, mówię Ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła. Moi drodzy, mamy dwie sytuacje, dwa różne konteksty, dwa odległe konteksty w przestrzeni czasowej, bo jeden z przestrzeni starotestamentalnej, drugi już z Nowego Testamentu, ale myślę, że obie sytuacje związane z pewnym strachem, lękiem i tym, że trzeba zaufać. Kiedy zastanawiałem się nad tymi tekstami, pomyślałem sobie, że w obu przypadkach w jakiś sposób tym naszym bohaterom, zarówno Dawidowi, jak i temu przełożonemu synagogi, w pewnym momencie towarzyszy ulga i wdzięczność. Pozwólcie, że zatrzymam się przy tym przełożonym synagogi. Sytuacja niewyobrażalna. Choruje córka, widocznie jest nieuleczalnie chora, praktycznie umiera. Przełożony synagogi w desperacji podejmuje się każdego kroku, no przecież to jest jego dziecko. No i z tą taką nadzieją, ufnością znajduje tego Chrystusa, rusza z tym ratunkiem do domu, jakby niosąc antidotum. No i dostaje wiadomość, że to już wszystko nie ma sensu. Moi drodzy, nie wiem, czy coś takiego przeżyliście. Zapewne było to bardzo trudne doświadczenie i myślę, że o wiele więcej jest tego typu doświadczeń, kiedy zostajemy na tym momencie, niż takich, który przeżył przełożony synagogi, że mimo wszystko jednak ta beznadzieja, która towarzyszyła właśnie w tym momencie temu przełożonemu synagogi, no bo dowiedzieć się o śmierci swojej córki to jest okrutny cios. I tutaj chcę powiedzieć, że gorąco modlę się zawsze o tych, którzy tracą swoje dzieci i wierzę w to, że w przyszłości kiedyś spotkamy się u Pana w niebie, że
te dzieci są tam i cieszą się Bożą obecnością. Zresztą to jest też nasz cel, zmartwychwstanie, wieczność. Ale wracając do tego przełożonego synagogi, on dostaje niesamowity zastrzyk adrenaliny. Dlatego, że kiedy z jednej strony niesiony nadzieją w drodze słyszy, że jego córka umarła, nagle po jakimś czasie znowu odzyskuje radość, sens życia, bo Jezus tą jego córkę uzdrawia. Moi drodzy, Talita Kumi, dziewczynko, mówię ci, wstań. Niesamowite słowa Jezusa i myślę, że w wielu obszarach naszego życia słowa, które są pewnym marzeniem, kiedy właśnie nas dotykają takie sytuacje, kiedy chcielibyśmy po prostu powiedzieć do kogoś, mówię ci, wstań, albo usłyszeć to od samego Jezusa. Często tak się nie dzieje, ale moi drodzy, powiecie, no dobrze, to jest nieuczciwe, no bo ten przełożony synagogi miał taką okazję, miał taką sytuację, przeżył tę radość. A dlaczego mnie spotkało nieszczęście, które nie miało dobrego finału, dobrego zakończenia, takiego życiowego happy endu? Dlaczego moje dziecko na przykład nie zostało uzdrowione, nie zmartwychwstało w zasadzie po interwencji mojej modlitwy, czy modlitwy moich przyjaciół, czy nawet całego zboru? Moi drodzy, chciałem dzisiaj powiedzieć bardzo trudną, ale prostą rzecz. Nasza nadzieja jest w niebie. Nasza nadzieja jest w wieczności. I drodzy, wiem, że te słowa mogą brzmieć okrutnie dla tych, którzy jeszcze przeżywają żałobę, dla tych, którzy smucą się jeszcze po stracie na przykład swojego dziecka, swojej bliskiej osoby. Wiem, że to są rany, które często towarzyszą nam do końca życia i często nie są w stanie się zabliźnić, ale powtórzę to jeszcze raz. Nasza nadzieja jest w niebie, nasza nadzieja jest w Chrystusie, nasza nadzieja jest w wieczności. Tutaj na ziemi każdy ma swój czas, każdy ma swoje miejsce, swoją przestrzeń i przychodzi taki moment, być może tragiczny, być może naturalny, że to życie tutaj na ziemi się kończy. Ale nasza nadzieja, nasz sens i cel to niebo. I życzę Wam, drodzy, modląc się dzisiaj o każdego z Was, byśmy tej Bożej nadziei, tej duchowej nadziei mogli się uchwycić. I tak jak Dawid powiedzieć: od śmierci ocaliłeś duszę moją, nogi moje od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia. Zostańcie z Bogiem i życzę Wam dobrego dnia.